Najmłodsi członkowie sędziszowskiego zespołu pieśni i tańca Rochy 10 kwietnia wrócili z pierwszego w swoim wykonaniu festiwalu międzynarodowego. Małe Rochy prezentowały swój rodzimy folklor we Włoszech podczas Lago di Garda. Zespół pieśni i tańca Rochy w tym roku po raz pierwszy zdecydował się wystąpić z grupą dziecięcą przed zagraniczną publicznością. Festiwal Lago di Garda z pewnością był dla małych artystów wyjątkowym wydarzeniem, które pozostanie w ich pamięci na długie lata. Festiwal to było spotkanie kilkunastu zespołów, trzech zespołów rosyjskich, jednego holenderskiego, zespołu z Rumunii, dwóch z Łotwy, z Estonii, z Bułgarii. I to były dwa koncerty, Rochy miały dwa wejścia 10-minutowe, prezentowały tańce lasowiackie i tańce lubelskie. Publiczność była zachwycona występem polskiego zespołu. Rochy na scenie dały z siebie wszystko, mówi kierownik artystyczny zespołu Krystyna Szczerbiak. Bardzo się podobaliśmy, ponieważ byliśmy jedyną grupą, która występowała, przepraszam, nie jedyną grupą, ale jedną z nielicznych grup, bo oprócz nas jeszcze chór był z Łotwy, który na żywo, wiadomo, chóry na żywo i z akompaniamentem na żywo również, ale poza tym zespoły taneczne były wszystkie z playbackami, a my bardzo naturalnie. Wszystko na żywo, muzyka żywa, śpiew, taniec, autentyczne stroje i widzieliśmy, że to się bardzo, bardzo podoba. Włosi to doceniają. Wyjazd na festiwal międzynarodowy był też okazją do zwiedzenia pięknych, malowniczych Włoch. Poza takimi wrażeniami festiwalowymi, spotkaniami z uczestnikami z różnych krajów, no, zwiedzaliśmy sporo, ponieważ jest to przepiękne miejsce Włoch. Jezioro Garda i otaczające go góry i Verona w pobliżu i Sirmione i Malczezine i słynna kolejka na górę Monte Baldo, czyli na Łysą Górę, 1760 metrów. To wszystko te podstawowe takie atrakcje zaliczyliśmy. No i podobno nie obyło się bez przygód. Tak, to był wyjazd piękny, ale jednocześnie bardzo trudny ze względów zdrowotnych. Mieliśmy jedno złamanie nogi od razu w pierwszy dzień wyjazdu i to jedna z pań wychowawczyń, także byliśmy osłabieni, chociaż w pewnym sensie wzmocnieni, ponieważ ta pani później opiekowała się jedną z dziewczynek, która gorączkowała bardzo, bardzo przez cały wyjazd i no, dwa razy odwiedziliśmy szpital w Weronie, także sprawdziliśmy również, jak działa włoska służba zdrowia. Ale to nas kosztowało trochę zdrowia. Takie festiwale są dla młodych artystów wielką szansą na zdobywanie doświadczenia i poszerzanie horyzontów. Grupa dziecięca Rochów po raz pierwszy pokazała się przed obcą publicznością i została przez nią bardzo ciepło i pozytywnie odebrana. Dla dzieci to duża motywacja do dalszego działania i rozwijania swoich pasji oraz talentów.